pięknie zaczynamy. Gratulacje dla ciebie. Pięknie się. Dzień dobry, przywitamy się, póki jeszcze jest widno. Witajcie na pierwszym wypadzie. Jest dosyć późno, więc zaczynamy od powitania członków naszej ekipy i coś robimy do jedzenia sobie. Grill, coś ugotujemy na kuchence, bo zimna noc się zbliża. Mówi, jeden pan do wieczora siedzi z rezerwacji, ale ma zaraz zabrać wędki. Do wieczora mówił, bo już zapłacił, to już go nie wyganialiśmy. Jak na prawdziwego wędkarza, ja z pustymi, o mój Boże, ja z pustymi rękami nie przychodzę, jak na prawdziwego. Ja nie wiem co my z tym zrobimy, ale chyba do domu trzeba będzie jeszcze jedną minimum wywieźć. Tutaj ten gościu mówił, że pójdzie. Ale to co, przecież nie przeszkadza. No ale on do wieczora, to jest dziadek. No to dobrze. Albo tu, albo dalej, no w zależności ale... gdzie kolega. O! Kurwa, on mówił, że grzybiasz jakiś. Się przygląda, kurwa, nie poznaje. No kurwa! Ale idealnie naśladowałeś, krzyku. Proszę! A gdzie ten twój kolega? Kurwa, gdzie tu się rozpierdolę? No bo we dwóch musicie, nie zostawię go. Bardzo szybko się zrobiło ciemno. Spróbujcie, ona jest taka niemocno doprawiona. Siedzimy się, ze 3 godziny tu jestem, a dopiero wędki rozkładam. O, to tu lepiej. Kłamałeś. 3 godziny. Do tej pory zdążyliśmy wypić 2 flaszki wódki. Godzinę się przespać. I dziwię się, że dopiero rozkładam wędki. Tak się człowiek nie spieszy. Na pełnym chillu. Na chillu. If you know what I mean. Pytanie, a przełożyć ci to gór? Krzysiu, podwie jak to zużyłeś? Tak. Kurwa, igła mi wypadła. Miałem w ustach. Co? Miałem w ustach. Pokaż to pewno. Proszę państwa, znajdujemy się tutaj na tym pięknym łowisku. No, natomiast nie łowimy ryb, tylko każdy przy stołówce stoi. Mamy obrane ziemniaki. Odpalamy kucharkę, zobaczymy, czy dzisiaj nic nie wybuchnie. Tak jak chcę. I gotujemy ziemniaki. Ziemniaki się gotują. Czas przyrządzić mięso. Na kolację. Będzie pyszna kolacja. Ciepła. A po co się wziąć z kawy? Jak ja wziąłem kotlety. A jak polowić? Guten Morgen. A polski to jest co? Guten Morgen, a mas. No was i zaraz, was i zaraz. Co? Jeszcze raz? Dzisiejszej kokeciki mielone. No nie pomieściłem się w jedną miskę. Będą dwie miski. Dwie miski kotleci. Tak, to były wybitne. Tak, to butla wybuchła, więc tak. Dzisiaj będą z ziemniakami. Bez wybuchniętej butli, za to ziemniaki będą. Pięknie, Krzysiu. Zaczekamy do tej kotlety. O, właśnie, tak. A tutaj proszę bardzo, ziemniaczki się gotują. Krzysiu już wklepie kotleta. To co? Ziemniaki się gotują. Zaczął coś smażyć. Ale pachnie, szkoda, że nie zmieniacie tego zapachu, naprawdę. Cebulka, czosnek, mięso, świeże, wszystko. Ziemniaczki. Polowa kuchnia. Pięknie. Super.
Nie, kolorowy. Chyba, albo się wydaje. Do 40. Nie, kart. Krzysiu, pięknie zaczynamy, gratulacje dla ciebie, pięknie ci. Mimo że miałem założone na dajcie go do kołyski może, Artur. Co? Dajcie go do kołyski. O, jeszcze telefon. A. Albo na matę może. Gdzie mam matę? Dawaj. No co tam? O, nie ma czasu, dobra, Krzysiu, przedmiotnie. Właśnie wyciągnąłem rybę. No brawo, dużo? Krzysiu, trzymaj matę. 50 cm. No, dobra, hejo. No, trzymaj się, hej. Krzysiu, twoja zmienniczka. Krzysiu, odczepiaj. Do pięć. Musisz mi fotkę zrobić. Powiem mi wyśleć. Najpierw cię nagram. O, to się jest, jakiś bąbelek. Trzeba ją wypsikać dezynfektorem. Dezynfektorem? Czekaj, ja gdzieś mam. Teraz przyniosę. Mam ja. Pierwsza rybka w sezonie. Gratulacje, Krzychu! 17 marca. Ile za 2 kilo ma? Pięknie tutaj nagraj się. Nie świeć w obiektyw. Rybka została zdezynfekowana, bo coś delikatnie dolegało. Krzysio wpuszcza do wody. Aj, Artur, czekaj. O! Dobrze, Krzychu, dawaj do wody. Super, poleciał. Przyszła pora, aby w zasadzie coś powiedzieć więcej, się przywitać i w ogóle. Jak widać, jest drugi dzień, natomiast mogę wam opowiedzieć, co się działo. W nocy to ja spałem. Nie no, Krzysiu, spałeś od godziny 23.30 mniej więcej. No to tak przyzwoicie. Zasypiając przy ognisku, było tak zimno, był tak zimny wiatr, że się nie dało wysiedzieć. Aż w kościach po prostu bolało, pomimo spodni zimowych, ocieplanych, grubych kurtek. No noc była taka nie najlżejsza, trzeba przyznać. Mało było nagrywania, bo ja prosto z pracy w zasadzie przyjechałem, zanim się rozłożyłem. Było ciemno, jak wędkę zarzuciłem. I w zasadzie taki zmęczony człowiek, że dopiero dzisiaj trochę mam chęć na nagrywanie. Chociaż spałem też do późna, bo i w końcu mnie kręgosłup nie boli. No. Cały tydzień mnie bolał, dzisiaj się wyspałem. Odpoczął ci. Spodziewałem się, że będzie cieplej dzisiaj. Ja też, no. Znaczy jakby, wiesz, jakby nie było... Jakby nie było wiatru, to... To było ciepło. A że wieje dość intensywnie, no to... Chłopa, ekipa zdążyła się skompletować, bo... Nie wiem, jeszcze Łukasza kolega ma przyjechać. Tak. Jakiś. Natomiast mamy już 3 rybki za sobą, więc też fajne otwarcie sezonu, bo czasami się zdarzało, że było totalne zero. Więc... A w tym roku naprawdę fajnie otworzyliśmy, pomimo no, słabych warunków pogodowych. I jak dla odmiany... Większość ludzi nie łowi na stawie. Otwieramy sezon na łowisku, a jakże wzorowym. Jesteśmy stali w uczuciach, jeżeli chodzi o otwieranie sezonu co do łowiska. Właśnie byłem w tej toju, posprzątany, elegancko, właściciel dba. Warto zrobić rezerwację, bo już godzina jest 10, a już się ciasno zrobiło. Także... To mówi samo za siebie. Pełny staw. Jest co prawda dzisiaj otwarcie, więc może też to mieć jakiś tam wpływ, natomiast no bardzo dużo ludzi. My no, mamy rezerwację ponad połowy brzegu, więc tutaj się nie martwiliśmy. My zawsze robimy rezerwację i warto polecam to robić tutaj. Czy jakie plany? Czy dzisiaj kotlety mielone? No czekają na odsmażenie ziemniaki, kotlety. To jakoś nie mogę się zebrać. Będzie delicious. Są te wszystkie historie, że są ciągnie, nie, coś nie, wydaje mi się, że... Są tam krzyczy? Miałem sąsiadowi herbatę zrobić. A, dwie godziny temu. Krzyknij mu, że już jest herbata. Jeszcze kawy nie iced wypiłem. Aisty. Do
dobra, bez jaj, żeby dopijać tą kawę i, ja też i się brać już za śniadanie i obiad. I... Tak, ja już kawę podmieniłem na kawę z wkładką. Ale zimno. Gotujemy w końcu wodę na herbatę. Ale zamknąłem namiot, bo tak nawiało liści, no strasznie wieje. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Jesteśmy już, dzień dobry, witamy, łowisko Wzory, 18 marca. Nie wiem jak to się mówi. Pożyczymy tego sprzęta. Dobrze. Działa to? Pozdrawiamy, idziemy rozpalać grilla. Zaraz będziemy, działamy, działamy. Zaraz będziemy udzielać wywiadów. Tak. Tak. To był Tomek i Piotr. Dziękuję. Sławni ludzie. Dziękuję. Pora coś upichcić. Co? Pora coś upichcić, mówię. Tak. Ze wczorajszych... wczorajszych resztek. Zobaczcie, co tu mam. Pomidorki na surówkę. Wczorajsze ziemniaki. Wcześniej pokrojona pieczarki, cebulka. Do tego kotleciki. Mięso się przemarynowało przez noc. Dobra, ziemniaki to podgrzewa, garnko to do podgrzewa. Ty, biało mi na żółto. Drodzy, ja jestem rozczarowany tylko pogodą. Ale reszta się zgadza. Jak tam stworzenie idzie? O, panie. No jak widać, wrzuciłem. Pieczarki, cebulka na kaczeniu. Już kilka. Co, nie możecie się doczekać? Podle krzeczki. To głodny. Niech przychodzi. Robię to samo na kartuszu, patrz. Robię na... Widzisz? Od razu. Na kartuszu się odpalił. Mhm. Teraz wyłączam kartusz. Za słabe ciśnienie z butli. A to już za dużo. A nie ma według niego. Jakby coś nie przepuszczało tej butli. Panowie, jak macie swoje talerze, to zapraszam. Zaraz na obiad. No i dobra. Wiesz, kto głodny? Macie talerze swoje jakieś? Dzień dobry. Kto głodny? W jakim sensie? No trzeba, nagotowałem obiad. No ale my to, kiełbaskę zjedliśmy teraz. Chodźcie, bo nie będę zapraszał drugi raz. A co dobrego nagotowałeś? Zobaczysz. Obiadek? No. Pyszny obiadek? Thompson. Ciepły obiad. Nie, ja dziękuję. Naprawdę, my jedliśmy kiełbaskę. Będziesz żałował. Ja wiem, mielone dobre, no. Ziemniaczkami. I tak oto się prezentuje posiłek dzisiaj. Nasza. Nie było brań. Jak grubiej to... A, nie wiem, zimna woda jest. Aby u Tomka coś się dzieje, ale on tam bliżej tamtego brzegu. Tak. Jeszcze smakuje? Tam ryba spłynęła. Szalą razem. Czy za mało doprawione? Co? Co? Smakuje czy za mało doprawione? Nie smakuje. Nie smakuje? Smakuje, panie Krzysztofie? Nie smakuje? Oddawaj. A, tfu. Krzysiu, bardzo smaczne. Krzysztof, ty na kucharza, ta nie tam. On się pomylił z pieprzem. Marnujesz się na tej poczcie. Ja na poczcie się spełniam, przepraszam. Już biegłym rewidentem to...
awans. Zobaczymy jak dalej. To jest Krzysio, nasz koleżka. Co zawsze nas potrafi ugościć. Nawet tak w spartańskich warunkach. I wszystko jest bardzo dobrze. Ja was też chodzisz. No. To jest ten, Nie, to ta kukurydziana. Sygnalizatory są ustawta, bo mnie zaczynają denerwować. Bo oni mi będą tak całą noc piszczeć, to ja ich wyłączę, albo wrzucę do wody. Pomału będę musiał się zbierać. Na 17 mam być w domu. Żal. Pogadałbym trochę. No, zostajecie do jutra. No, zostajemy. To wyłącznie.